już z kilkoma, z kilkorgiem z Was rozmawiałam o tym, że tak naprawdę słowa bardzo często sprawiają nam kłopot. Słowa, zdanie, łącznie z moimi. Ja sobie zdaję sprawę, że moje słowa do Was również czasem pomagają, a czasem na jakiś czas sprawiają kłopot, aż się później je przetrawi. Więc Ewelina, Ty mówisz o tym słowie jedność, poczucie jedności. Kochani, to zrozumienie jest bardzo ważne. Zrozumienie tutaj, o co chodzi, jest bardzo ważne, żeby skonfrontować to zrozumienie z naszym wyobrażeniem tego, co znaczy jedność i tak dalej, i tak dalej. Więc raz jeszcze. Poczucie jedności i czym jest to jedno, na które ja wskazuję. Pewnie jak już powiedziałaś, że oglądałaś wiele satsangów i oglądasz ostatnio codziennie, to już gdzieś ci się te terminy już jakoś są może zaznajomione, przynajmniej część z nich. Jedno to jest świadomość. Będę mówiła wolno. Będę robiła przerwę. Jedno to jest to samo, co świadomość. Dlaczego świadomość i jedno jest tym samym? Jakby słowo jedno wskazuje na jakiś aspekt świadomości. Dlatego, że nie ma kilku świadomości. Ta świadomość, o której opowiadam, to jedno, na które wskazuję, do którego pukamy wszyscy, nie jest różne we mnie, w tobie, w kimkolwiek na świecie. Jakby nasze świadomości takie prywatne, czyli innymi słowy nasz umysł, w każdym z przypadków jest delikatnie różny, tak? Ja będę inaczej pewne rzeczy widziała. Ty będziesz troszeczkę inaczej pewne rzeczy widziała. Natomiast to są zjawiska, to są doświadczenia, to są barwy, kolory. Natomiast świadomość, o której mówię, to nie jest świadomość indywidualna, tylko świadomość przedindywidualna. I to na tej przedindywidualnej świadomości jesteśmy jednym, jesteśmy tym samym. Ale nie w taki sposób, że my się teraz, słuchajcie, wszyscy złączymy i będziemy tym jednym się trzymać. My nie musimy się tam trzymać. To po prostu tylko wskazuje, że esencja nas wszystkich jest ta sama. Że na tym najgłębszym poziomie nie ma różnicowania, oddzielania. Moja świadomość, twoja, ja jestem tu, ty jesteś tam. Nie ma określania, gdzie co jest i kto. I teraz specjalnie zwalniam, ponieważ nie tylko chodzi o zrozumienie tego. Zrozumienie to jedno, ale też chodzi o to, żebyście fizycznie, dosłownie, bezpośrednio teraz poczuli, o co mi chodzi. Kiedy ja czuję jedno, a kiedy jedna nie czuję? Zwróćcie na to uwagę. Kiedy czuję tą jedność, a kiedy jej nie czuję? Zaczynając od naszego dzisiejszego spotkania. I dzisiaj była o tym mowa, kiedy jest umysł i kiedy nie ma umysłu. Zwróćmy uwagę na ten moment, kiedy tego umysłu nie ma, więc zapraszam Was wszystkich teraz, abyśmy zrobili to, co na samym początku spotkania. Odstawcie umysł. Odstawmy myślenie teraz. Posiłkowanie się myślą do określania rzeczywistości. Ja muszę też się na chwilę zatrzymać. Pozwólcie mi i sobie. Czyli tam nie ma jeszcze podziałów, to co przed chwilą. Nie ma tam jeszcze podziałów. Nie ma tam
oddzielenie pomiędzy mną a tobą, tym, tamtym, kobieta, mężczyzna, jakby nie mamy, nie określamy niczego naszym umysłem. Jest tam jedno, jedno, to samo. W tym momencie, kiedy ja mówię, też to jest. Natomiast jak nie jesteśmy zaznajomieni z tym naturalnym poczuciem obecności, świadomości, to wydaje nam się, że w tej chwili ja mówię jako ja, ty mówisz jako ty. Jest nas wiele. Jest nas przynajmniej dwa. Więc teraz zaczynamy rozmawiać mową, ludzką mową, dialogiem polskim. I wychodzimy z tej jedności i mamy swoje perspektywy. Twoja, moja. Tak naprawdę ta jedność nie zniknęła, natomiast pojawia się w nas takie poczucie, jakby zniknęła. Kiedy wchodzimy w swoją prywatną perspektywę, w swoje prywatne postrzeganie, jedność nie znika. Natomiast my zaczynamy mieć takie poczucie, jakby tak było. Dlatego tutaj mówi się o niedualizmie i dualizmie. Czyli w niedualizmie można powiedzieć, jest jedno. Nie ma w ogóle te koncepty, o których ja w tej chwili mówię, nie powstają. Jakby nie ma tam takiej potrzeby, bo skoro zostawiliśmy umysł, no to nie będę tego umysłu używać. Skoro mam go zostawić, no to go zostawiam i się nim nie posiłkuję. I też możecie zaobserwować, jak to jest, jak się nie posiłkujecie umysłem i analizą do wszystkiego, swoją własną. Wielu z nas, kiedy robiło sobie takie eksperymenty i możecie teraz robić, zauważa, że jakiś rodzaj jest poczucia lekkości. Niektórzy nazywają go jednością, stąd powstał termin jedność. Kiedy badają ten temat jeszcze dalej, zauważają, że tej jedności nie przeszkadza mowa, myślenie, emocje, etc. Ponieważ jedność jest cały czas, pomimo najróżniejszych zmieniających się wrażeń. Więc tym to się mniej więcej różni. I raz jeszcze przypomnę, że świadomość i to jedno to są tylko słowa, które mają nam pokazać jakiś aspekt tego, ale nie chodzi tutaj o to, żeby się w jakiś konkretny sposób czuć. Na przykład wielu ludzi ma taką projekcję, że w związku z tym, skoro ja czuję tą jedność, to ja powinnam wszystkich bardzo mocno kochać. Ale okej, okay, nie kocham wszystkich. No nie. To znaczy, że coś jednak nie czuję tej jedności. Dokładnie tak. Znaczy, okej, okay, więc gdzieś coś jest ze mną może nie tak, bo nie wszystkich kocham. Wiesz co, jak ja bym miała się w tej chwili tak zająć, z takiej perspektywy, o której ty mówisz, i miałabym teraz usiąść i zacząć kochać 7 bilionów ludzi, to nie wiem, kiedy bym skończyła. Nie wiem, kiedy bym skończyła. Każdego musiałabym wziąć, przerobić. Ojej. Nie dałabym rady. Można się za to zupełnie inaczej zabrać. Zupełnie, wiecie co, jest taki sposób, że ja tych 7 bilionów przerobię teraz? Dawajcie, mam czas. Mogę tak zrobić. Jest znacznie prostszy sposób. Czyli jakby jedność, nie wchodzenie w tą identyfikację, tak? Rozumiem. Okej. Okay. I nie wiem, czy to pytanie nie pojawiło się w związku z tym, że poprzedzało... Poczekaj. Ale ja bym chciała jeszcze, żebyś ty na moment zatrzymała się z tym, co powiedziałaś, bo to jest bardzo ważne. Żebyś nie popędziła. Mhm. To, co powiedziałaś, czyli nie zatrzymanie się na tej identyfikacji. To jest tak potężne zdanie. Nie zatrzymanie się na identyfikacji sprawia, że w ogóle zaczynamy naturalnie nie opierać się w życiu innym ludziom, doświadczeniom, etc. I na tym to polega, żeby po prostu nie fiksować się tylko i wyłącznie na tej naszej indywidualnej perspektywie.